W pierwszym spotkaniu wsłuchiwaliśmy się w słowa naszego boskiego nauczyciela Jezusa o używaniu języka, o konsekwencjach właściwego lub niewłaściwego używania tego daru. Posłuchajmy dzisiaj kilku wersetów z nauczania apostolskiego. Pragnę przywołać słowa apostoła Jakuba i apostoła Pawła. Bardzo ciekawa rzecz. Apostoł Jakub, pisząc swój trzeci rozdział, bardzo wiele miejsca poświęcił tematowi języka. Trzeci rozdział liczy 18 wersetów i 12 z nich poświęcone wyłącznie jest tematowi języka. Ale popatrzmy pierw na jeden werset z pierwszego rozdziału, werset 26. Apostoł napisał, jeśli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje, nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Jeśli ktoś uważa się za człowieka pobożnego, religijnego, ale oszukuje sam siebie, nie kontroluje swojego języka, apostoł mówi: Jego pobożność pozbawiona jest podstaw, jego pobożność jest pusta, bezużyteczna. To tak, jakby budował gmach. Pobożności bez fundamentu. I przywołajmy niektóre wersety z rozdziału trzeciego. Jakub rozpoczyna rozdział słowami: Niech zbyt wielu z Was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, że tym bardziej surowy czeka nas sąd. Wszyscy bowiem często upadamy. I z ostatnim stwierdzeniem chyba wszyscy się zgodzimy. Apostoł kontynuuje: Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest człowiekiem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach całe ciało. Wszyscy często upadamy, ale jeśli ktoś nie grzeszy językiem, jest doskonałym, dojrzałym albo po prostu możemy powiedzieć jest świętym. Gdybyśmy mogli zapytać apostoła Jakuba, Jakubie, rzeczywiście tak jest, wystarczy bym nie grzeszył językiem, a jestem doskonałym, świętym. Apostał by nam spokojnie odpowiedział, te słowa pisałem pod natchnieniem Ducha Świętego. Tak jest. I ten werset jest dla nas ogromną zachętą, bo pokazuje drogę do świętości, wręcz uprzywilejowaną. Już nie mogę pozostać obojętny, w jaki sposób korzystam z daru języka. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest doskonałym. Apostoł kontynuuje zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało, tak jakby chciał powiedzieć, poradzisz sobie z językiem, poradzisz sobie z innymi obszarami Twojego życia. Apostoł pokazuje nam, że język jest organem bardzo małym. Proporcjonalny do innych części ciała, ale ma często decydujący wpływ na to, co przeżywamy w naszym życiu. I ilustruję tą prawdę trzema obrazami. Pierwszy to obraz konia, który jeszcze nie jest ujeżdżony. I apostoł mówi: Popatrzcie. Koń staje się nam posłuszny z chwilą, gdy do jego pyska włożymy bardzo małe wędzidło proporcjonalnie do wielkości konia, i taką rolę w naszym życiu odgrywa język. Drugi obraz to obraz okrętu, statku. Bez względu na to, jak wielki będzie, to kierunek Graysu zależy od bardzo małego steru. I taką rolę odgrywa w naszym życiu język. I trzecia myśl apostoła jest wyrażona w słowach: Mały ogień może spalić wielki las, mały język może zrujnować nasze życie. Nie omawiam całego trzeciego rozdziału, ale swoje rozważania apostoł kończy słowami. Za pomocą języka wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. I doświadczamy tego wszyscy. Z moich ust wychodzą rzeczy dobre, piękne, płynie modlitwa, uwielbienie Boga, i z tych samych ust wychodzą rzeczy, które są wprost grzeszne i niezgodne z Bożym prawem. Zapraszam teraz do dwóch wersetów zapisanych w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale. Pierwszy werset, werset 29. Apostoł Paweł napisał Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Werset bardzo prosty, przejrzysty, apostoł mówi: Niech nie wychodzi z waszych ust żadne zło, tylko dobro, aby budowało tych, którzy słuchają. Gdy patrzymy na życie naszego boskiego mistrza, jesteśmy przekonani, że każde słowo, które Jezus wypowiedział w czasie rzymskiego, Pielgrzymowania było dobrą nowiną. Było głoszeniem prawdy o Królestwie Bożym, o miłości niebiańskiego Ojca. Każde słowo uzdrawiało, pocieszało, umacniało. Jako uczniowie Jezusa, jako uczennicy Jezusa, jesteśmy powołani do tego samego, by głosić dobre nowiny, by rozprzestrzeniać dobre nowiny. Co nie oznacza, byśmy głosili tylko rzeczy duchowe, religijne, ale słowa, które wypowiadają, wypowiadamy, mają nieść dobro, mają budować. Mamy przekazywać to, co jest piękne. Mamy się dzielić tym, co drugą osobę ubogaca. Może wychodząc na spotkanie rodzinne. Towarzyskie, będę się modlił i prosił, Boże, pozwól mi, abym dzisiaj wypowiedział tylko słowa dobre, które będą rozprzestrzeniały piękno, będą umacniały, pocieszały. Bo w sytuacji, gdy wypowiadamy słowa negatywne, złe, może to się wyrażać w plotkowaniu, w obmowach, w opowiadaniu o upadkach, słabościach innych ludzi, to tak naprawdę bierzemy udział w rozprzestrzenianiu zła. A to jest dzieło, na którym bardzo zależy Szatanowi. My jesteśmy powołani jako chrześcijanie by rozprzestrzeniać dobro. I zdajemy sobie sprawę, że gdy potratkujemy Boże Słowo bardzo poważnie, możemy stracić niektórych znajomych, ponieważ uświadomimy sobie, że spotkanie z nimi tak naprawdę jest pasmem. Wypowiadania słów, które są grzeszne i niezgodne z Bożą Wolą. Z tego samego listu, w piątym rozdziale, przytoczę wersety od trzeciego do czwartego. Apostoł mówi: nawet mowy niech nie będzie. W waszym życiu, chrześcijanie, o nierządzie o nieczystości, o, chciwo, o chciwości lub o nieprzyzwoitych żartach. To bardzo ciekawe, że Słowo Boże zajmuje się również takimi przestrzeniami naszego życia i zwraca uwagę na nieprzyzwoite żarty. I apostoł mówi, niech nawet... Mowy nie będzie, aby one pojawiały się na ustach tych, którzy są uczniami Pana. Nieprzyzwoite żarty są rzeczywiście jadem i trucizną, które zatruwają nasze myśli i naszą wyobraźnię. I może na koniec jeszcze jeden werset wśród bardzo wielu, które pojawiają się w Nowym Testamencie. W pierwszym rozdziale listu do Koryntian, w 15 rozdziale, w wersecie 33, apostoł mówi: Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje. To myśl Paweł zaczerpnął, zacytował pewnego poetę, komediopisarza greckiego, bo zgadzał się z tym stwierdzeniem: Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje. Często narzekamy na złe obyczaje, które rozprzestrzeniają się coraz bardziej, ale zauważmy, że to jest konsekwencja złych, niewłaściwych rozmów. Na drogi naszego życia, na drogi wiary, zabierzmy przede wszystkim słowa zachęty apostoła Jakuba. Kto nie grzeszy, jest doskonały, jest święty. Coś niesamowitego pracować nad językiem, kontrolować nasz język, aby kroczyć drogą do świętości. Jeśli Pan pozwoli, będziemy żyli. Jeśli Pan pozwoli, będziemy kontynuować nasze rozważania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.